Pandemia koronawirusa znacząco zmieniła naszą codzienność. Wirus SARS-CoV-2 jest zagrożeniem nie tylko dla zdrowia i życia, ale mocno uderza w podstawy materialnej egzystencji. Obostrzenia, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby, wpływają na życie każdego człowieka indywidualnie, ale również na funkcjonowanie firm, przedsiębiorstw, różnego typu biznesów. Dotyczy to również banków. Jak w tej sytuacji odnajduje się bank spółdzielczy? Bankowość, rzadko sobie to uświadamiamy, ale jest jedną z tych funkcji w społeczeństwie, w gospodarce rynkowej, która jest uznawana za funkcję krytyczną, czyli taką, mówiąc prosto, która nie może przerwać działalności nawet na moment. No, my jesteśmy uznani za taką funkcję krytyczną na równi z dostawcami energii, wody, z dostawcami żywności, z dostawcami lekarstw. Tak jak powiedziałem, często nie uświadamiamy sobie, ale za każdym przelewem, za tym, żeby w bankomatach były środki, żeby dostępne były kredyty dla gospodarstw domowych, dla firm, stoi tak naprawdę każdego dnia praca stu kilkudziesięciu tysięcy polskich bankowców, którzy w bankach komercyjnych, w bankach spółdzielczych, w tym sektorze, który ja i my, nasz bank reprezentuje, na co dzień pracują i dostarczają tych usług dla gospodarki, ale także po prostu dla zwykłych obywateli, dla każdego Polaka, dla każdej polskiej rodziny. Bank wprowadził szereg rozwiązań, które mają zagwarantować ciągłość działania instytucji przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa pracownikom banku i jego klientom. Powszechne w placówkach są środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące i bariery osłaniające stanowiska personelu bankowego. Według wytycznych władz podzieliliśmy zespoły w naszym banku na A i B, czyli tak naprawdę każdy oddział banku, każda komórka również w centrali podzielona jest na zespół, na równe połowy, które pracują naprzemiennie po to, żebyśmy połowę załogi mieli w domach, w odwodzie, no na wypadek, gdyby było kogoś trzeba zastąpić zwyczajnie w związku z tym, co się wokół nas wszystkich dzieje. Chciałbym podziękować pracownikom banku, z którymi jestem cały czas w stałym kontakcie, za to, że z wielkim zrozumieniem podchodzą do tych wszystkich spraw, które dzisiaj się dzieją, ale też chciałbym poprosić klientów naszego banku i szerzej społeczeństwo lokalne w tych miejscowościach, gdzie prowadzimy działalność, w Ostrowi Mazowieckiej, Wyszkowie, Ostrołęce, Wołominie, we wszystkich gminach tych powiatów, o których przed chwilą powiedziałem, o pewnego rodzaju wyrozumiałość kierowaną tym, że jak powiedziałem, pracuje w tej chwili jedynie połowa personelu banku, druga jest w odwodzie, w domu, na pracy zdalnej. Ze względu na ograniczenia w personelu konieczne było skrócenie godzin funkcjonowania banku. Oddziały też w jakiś sposób ograniczone, tak jak pan wspomniał, działają, ale czy są rzeczy, które normalnie załatwilibyśmy w oddziale, ale teraz możemy to zrobić na przykład bez wychodzenia z domu przez internet? Tak, oczywiście. Pani redaktor, przede wszystkim należałoby powiedzieć, że szczęściem w całym tym nieszczęściu jest fakt, że polskie banki i klienci polskich banków są od wielu już lat za pan brat z technologiami zdalnego kontaktu i zdalnych kanałów dostępu do swoich kont i wielu usług bankowych. Znów, nie zawsze sobie to uświadamiamy, ale jeśli chodzi o polski sektor bankowy, to jest on jednym z najlepiej zinformatyzowanych i wyposażonych właśnie w tę łączność zdalną w całej Unii Europejskiej. Coraz więcej klientów różnych banków korzysta z bankowości cyfrowej i mobilnej. Jeśli chodzi o Ostrowski Bank Spółdzielczy, ponad 90% przelewów wychodzących wykonywanych jest właśnie za pomocą kont internetowych. W związku z tym, co się wydarzyło, w związku z tą pandemią, obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd, które uważamy za słuszne, no bo życie i zdrowie jest, wszyscy się z tym zgodzą, najważniejsze, no ale jednakowoż musimy sobie zdawać sprawę z tego, że te obostrzenia w wielu obszarach, sektorach gospodarki w zasadzie z dnia na dzień zahamowały osiąganie przychodów czy zarobków. No i uruchomiliśmy jako bank spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, wpisując się w działanie skoordynowane całego polskiego sektora bankowego, program takich maksymalnie uproszczonych wniosków o tak zwane wakacje kredytowe, czyli no zwyczajnie zawieszenie rat do spłaty, rat kredytów do spłaty na okres pandemii i
okres wychodzenia jak gdyby z tych problemów, które pandemia w gospodarce przyniesie. Na stronie internetowej, na stronie www.bsostrowmas.pl zamieściliśmy obszerny taki cały dział związany z informacjami, komunikatami związanymi z pandemią COVID-19. Tam również znajdują się naprawdę wyczerpujące informacje o tym, w jaki sposób, co teraz zaznaczę zdalnie, czyli z domu, zawnioskować, jeśli istnieje taka potrzeba, w uzasadnionych przypadkach, o tego typu wakacje kredytowe, no zawieszenie po prostu płatności kredytowych. Rozpatrujemy to wszystko na bieżąco i również kanałem zdalnym informujemy naszych klientów o podjętych decyzjach. A do uwierzytelnienia tożsamości osób wnioskujących używamy kanału bankowości internetowej. W naszym przypadku jest to e-bank.net, e-corpo.net, i za pomocą wykorzystywanych tam technologii uwierzytelnienia tożsamości klienta po prostu procesujemy i odpowiadamy na te wnioski. Bank Spółdzielczy prowadzi rachunki i obsługę finansową kilkudziesięciu samorządów terytorialnych i kilkunastu tysięcy podmiotów gospodarczych na terenie kilku powiatów. Zapytaliśmy prezesa, czy bank obserwuje u swoich klientów problemy wywołane pandemią koronawirusa. Chciałbym odpowiedzieć przecząco na pani pytanie, ale muszę niestety odpowiedzieć twierdząco. Ten kryzys, z którym mamy dzisiaj do czynienia, jest takim kryzysem bez precedensu w zasadzie, dlatego że w wielu sektorach, obszarach gospodarki, w wielu podmiotach przychody w związku z obostrzeniami, o których już rozmawialiśmy, stanęły i zatrzymały się jak gdyby z dnia na dzień. Czyli nie to, że spadły o 15, 10 czy 20% jak w normalnych kryzysach, tylko zatrzymały się. I teraz najistotniejszą kwestią jest to, żebyśmy przez ten czas, kiedy owe obostrzenia rządowe w celu walki z pandemią będą obowiązywały, pozwolili wszyscy razem firmom, polskim przedsiębiorcom przetrwać, bo od tego zależą, jak pani doskonale wie, miliony miejsc pracy w Polsce i dotyczy ta sytuacja, znów powiem szerzej, całej Europy, no i tej części świata, gdzie z pandemią w sposób taki duży mamy do czynienia. Siedziba Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy 3 Maja przechodzi dużą metamorfozę. Remontowany jest stary, zabytkowy budynek i rozbudowywany o dodatkowy, nowoczesny pawilon. Jest to inwestycja największa od samego początku trwania naszej instytucji. Przypomnę, że są to już 122 lata, czyli od wybudowania tego budynku w dwudziestoleciu międzywojennym, który wszystkim ostrowiakom w sposób jednoznaczny kojarzy się z siedzibą Banku Spółdzielczego. Ta inwestycja jest duża. Na szczęście ona była budżetowana i na nią środki odkładaliśmy przez dłuższy czas przed wybuchem tej pandemii światowej i wszystkich perturbacji, które niewątpliwie będą z tą pandemią związane. My bankowcy wiemy to już i ekonomiści wiedzą, że jak gdyby bez pewnych problemów w gospodarce na pewno pani redaktor się nie obędzie, ale zamierzamy kontynuować tę naszą inwestycję, dlatego że ona była planowana o wiele wcześniej, do niej przygotowania były czynione przez dwa lata, zanim na plac budowy weszli pracownicy firmy budowlanej. Także kontynuujemy to. Zresztą dzisiaj w ekonomii jest taki konsensus, że właśnie w takich kryzysach tak sektor publiczny, jak i sektor prywatny nie powinien hamować rozpoczętych inwestycji, bo właśnie takie zachowanie prowadzi do mechanizmu takiej spirali nakręcającej kryzys, spadek popytu, spadek miejsc pracy, no i generalnie prowadzących do załamania gospodarczego. Dzisiaj dobrą strategią jest po prostu obserwacja, zbieranie danych i elastyczne reagowanie na wszystkie dane, które codziennie, proszę mi wierzyć, spływają do nas, do banku, do wszystkich banków w Polsce z bardzo wielu ośrodków. Jest tutaj koordynacja tego działania szczeblu sektora bankowego, koordynuje to Związek Banków Polskich. Jesteśmy na co dzień w łączności z agendami rządu również, bo tylko skoordynowana i zintegrowana akcja odpowiedzi na to, co się dzieje dzisiaj, tak po stronie medycznej, jak i po stronie ekonomii, bo one te dwa obszary pozostają w ścisłym ze sobą połączeniu związku, może w jakiś sposób pozwolić nam na w miarę sensowne i w dobrym stylu i w miarę bezbolesne przejście przez całą tę sytuację. Ta pandemia spowodowała, że służba zdrowia, nie tylko w Polsce, ale u nas też,
znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Brakuje wielu rzeczy. Przede wszystkim brakuje środków ochrony dla lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników opieki zdrowotnej. I Bank Spółdzielczy zdecydował się pomóc szpitalom w miejscach, w których funkcjonuje. Uważam, że w tej chwili w równej mierze, co życie i zdrowie pacjentów, to w rękach polskich lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych leży, tak jak zdrowie i życie pacjentów, to leży również w dużej mierze los polskiej gospodarki. Dlatego, że mówiąc wcześniej, wspomniałem o tym, że bardzo wiele, jeśli chodzi o styl, w jakim polska gospodarka przejdzie przez ten kryzys, będzie zależało od tego, jak opanujemy pandemię i jak uda nam się zwalczyć jej te medyczne skutki. Dlatego uważam, że jakby na pierwszej linii frontu i w tym krótkim horyzoncie reagowania na te zjawiska, z którymi mamy do czynienia, jest bardzo ważna pomoc personelowi medycznemu po to, żeby on nie ulegał zarażeniom przede wszystkim, po to, żeby mógł chronić zdrowie, życie naszych klientów, pracowników polskich firm, w ogóle Polaków. Bank przeznaczył w sumie 117 tysięcy złotych na zakup środków ochrony osobistej, typu maski, kombinezony i rękawiczki, dla pracowników ochrony zdrowia w szpitalach w Ostrowi, w Ostrołęce, Wyszkowie i Wołominie. Liczba personelu medycznego jest ograniczona, dlatego tak ważne jest, by byli dobrze chronieni, by choroba nie wyłączyła ich z pracy. Ja siłą rzeczy patrzę na tę sytuację od strony nie tylko medycznej, ale i od strony gospodarczej. Nas bardzo interesuje również to, co będzie dzień po tym wszystkim. W jakim stanie będzie nasz system, nasze finanse publiczne, nasz system społeczno-gospodarczy, to jest dzisiaj bardzo ważne. Dlatego zdecydowaliśmy się, żeby nie czekać na dalszy rozwój sytuacji, ale w miarę naszych możliwości, korzystając z tych środków, które mogliśmy w poniedziałek uruchomić, wesprzeć te cztery okoliczne szpitale. Rozpoczęliśmy również w naszej firmie zbiórkę wśród pracowników, bo uważamy, że obok środków uruchomionych z funduszy samej naszej instytucji, z funduszy banku, jesteśmy też zobowiązani do tego, żeby jako pracownicy, jest nas 200 osób w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, zebrać jakąś pulę środków i również na te same cele przeznaczyć zebrane pieniądze. I jeśli mógłbym z tego miejsca zaapelować, to myślę, że warto, żeby wszyscy, których dzisiaj na to w jakikolwiek sposób stać, biorąc pod uwagę własne możliwości, które zawsze są ograniczone, po prostu również rozważyli takowe wsparcie. Ostrowski Szpital potrzebuje pomocy w zakupie niezbędnych środków ochrony dla swoich pracowników, bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad pacjentami. Potrzeba masek, rękawiczek, przyłbic, płynów do dezynfekcji, termometrów bezdotykowych. Każda, nawet najdrobniejsza pomoc jest teraz na wagę złota.